ostatni dzień roku. Jak możecie zobaczyć, każdy naokoło celebruje ten dzień. Ludzie robią zakupy, spotykają się, jest wiele różnych imprez. Więc dlaczego warto by nie mieliby się spotkać z powodu tej samej okazji? W kalendarzu Vaishnava nie ma co prawda takiego święta jak poprzedniego nowego roku. Ale każda okazja jest wspaniała do tego, żeby się spotkać, żeby intonować święte imię, żeby rozmawiać o Krysznie. A to, co zawsze mnie tak uderza, to jest to, że te wszystkie osoby na zewnątrz jakby świętują czas, który zawiera ich życie. Odliczają 10, 9, 8, 7, odpalają petardy i różne zimne ognie. Ale tak naprawdę oni celebrują czas, który zawiera rok po roku, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu z ich życia. Ten czas jest stracony. Bhagavata mówi, że dla wielbicieli jest odwrotnie, że każdy dzień jest krokiem w kierunku Kryszny. Więc my celebrujemy ten dzień jako kolejny rok, kolejny krok, który zrobiliśmy w kierunku Kryszny, w kierunku rozwinięcia miłości wielbicieli i do Niego. Więc tematem dzisiejszego programu czy wykładu jest wspomnienie zespołu Bilżopis. Kto z Was pamięta zespół Bilżopis? Kto z Was był kiedyś na koncercie? Okay. Kto się wstrzymał? Więc chciałem zacząć od powiedzenia, że jeżeli popatrzymy na wiek, na XXI wiek, jeżeli popatrzymy na ubiegłe stulecie, bezapelacyjnie, Śla Prabhupada jest najbardziej wniosłą osobą, która działała w tym okresie i wszystkie inne osoby, które w tym wieku działały i osiągały wielkie rzeczy, prędzej czy później zostaną zapomniane. A chwały Śla Prabhupada będą trwały przynajmniej przez 10 tysięcy lat. Tak naprawdę dłużej. Więc było wielu rewolucjonistów, było wielu myślicieli, wiele osób dostało Nagrodę Nobla, ale spośród nich wszystkich Śla Prabhupada jest najbardziej szczególną osobą. Dlatego, że przyszedł do nas jako reprezentant sukcesji uczniów, przyszedł do nas jako reprezentant swego mistrza duchowego, sześciu gostanich i ostatecznie jako reprezentant pana Chaitanyi, po to, aby kompletnie odmienić historię naszego życia. Więc Śla Prabhupada jest największym rewolucjonistą, jakiego kiedykolwiek znaliśmy, czy znamy, czy kiedykolwiek poznamy. Na czym polega jego rewolucja? Na tym, że każdy z nas ma relację z Kryszną i każdy z nas może znaleźć to odwzajemnienie, którego szukamy właśnie w relacji z Kryszną, w miłości do Kryszny. Śla Prabhupada przyszedł nauczyć nas Yukta Vairagi. Każdy z Was miał jakieś życie duchowe, był na jakiejś ścieżce przed przyjściem do świadomości Kryszny i rozwinęliśmy tutaj wiele różnych idei, na czym to życie polega, że ktoś powinien żyć w ubóstwie, ktoś nie powinien mieć pieniędzy, tego nie wolno, tamtego nie wolno. Śla Prabhupada powiedział Yukta Vairagi. Wszystko, co jest, pochodzi od Kryszny i wszystko możemy zaangażować w służbę od Kryszny, dla Kryszny. Więc dlaczego nie zaangażować muzyki? Dlaczego nie zaangażować instrumentów takich jak perkusja, gitara basowa? Możemy zobaczyć, że jednym z instrumentalnych elementów rozwoju świadomości Kryszny było to, że gitariści pomogli wielbicielom Kryszny w rozsławieniu Mahamantry Hare Krishna, pomogli im wypromować bhaktów. Więc Śla Prabhupada był rewolucjonistą, który był na tyle otwarty, że cokolwiek było w stanie pomóc wypełnieniu jego celu rozprzestrzeniania świadomości Kryszny, Prabhupada tego używał. I wiemy, że dzięki łasce Śla Prabhupada jego uczniowie udali się w każdy zakątek ziemi właśnie z tym przekazem, który przyniósł nam Śla Prabhupada. Jednym z nich był Indradubna Maharaj, który przyjechał do Polski około 30 lat temu, ponad 30 lat temu.
i stworzył Festiwal Indii. Festiwal Indii jest to grupa podróżujących wielbicieli, która dzieli się wartościami życia duchowego w taki kulturalny sposób poprzez teatr, taniec, filozofię. I z Village of Peace przez spory odcinek czasu grał na tym festiwalu, dzieląc się z ludźmi wspaniałym przekazem świadomości Kryszny. Chciałem zaprosić teraz moich przyjaciół, którzy grali kiedyś w zespole. Zacznijmy od mojego. Tomasz, zapraszamy Cię tutaj do nas. Pozwólcie, że sobie też usiądę na przystąpku. Murli jest, że tak powiem, osobą, która była w zespole najdłużej. Dlatego, że był od samego początku do samego końca, jako jedyny z wszystkich muzyków. Pamiętam, że jako młody chłopak pojechałem kiedyś na spotkanie z wielbicielami turowymi do hotelu Relax w Bielsku Białej. To był rok 96. Wtedy miałem okazję pierwszy raz zobaczyć mojego dobrego przyjaciela. I tak się stało, że niedaleko było moje miasteczko, gdzie mieszkałem, więc tur przyjechał, zrobił festiwal. W tych czasach nie było jeszcze zespołu Village of Peace, ale był zespół Celibate Lovers. I byłem bardzo zainspirowany tym, jak chłopaki grali, śpiewali Hare Krishna. Już wtedy byłem wielbicielami, więc była to dla mnie duża inspiracja. Ale rok później trafiłem na tur, przyłączyłem się do turu. I też w tym czasie zespół Celibate Lovers zmienił nazwę na Village of Peace i też zmienił troszeczkę repertuar. W Celibate Lovers było kilku brahmacharinów, ale później pochodzili za mąż, ożenili się, więc nie było sensu trzymać nazwy Celibate Lovers. Więc Shubhrankar Prabhu, który był liderem zespołu i głównym wokalistą, wpadł na pomysł Village of Peace. Ingraduna Maracz, spodobała mu się ta nazwa. I jak sami wiecie, mamy również pokojową wioskę Kryszny. Village of Peace to znaczy pokojowa wioska, więc z tego samego źródła pochodzi nazwa pokojowa wioska Kryszny. Więc wielbiciele na czele ze Shibrakladem przygotowali pierwszy materiał, który nie był tylko Mahamantrą, ale były też tam różne piosenki. I w 1997 roku zaczęli grać oficjalnie na turze. To był też pierwszy rok, kiedy ja przyjechałem na tur. Powiem Wam szczerze, że każdego dnia czekałem na wieczór, kiedy zespół zacznie grać. Dlatego, że ta muzyka to był prawdziwy nektar. Słowa piosenek, energia, którą Shibrakhlad wkładał w te piosenki, serce, jakie śpiewał do ludzi. I miałem takie wielkie pragnienie, że kiedyś bardzo chciałbym z nimi grać. Musiałem poczekać kilka lat, dlatego że miejsca w zespole były zajęte, ale kilka lat później, w 1998 roku, odszedł Gauridas, który grał wtedy na gitarze rytmicznej i łaskawie zostałem przyjęty na pozycję. Krishna spełnił moje wielkie pragnienie. Mogłem zrobić troszeczkę służby badania z tymi wspaniałymi osobami. Zespół przechodzi też wiele transformacji. Było trzech wokalistów, którzy śpiewali Village of Peace. Główny z nich był Shibrakhlad. Później był Arabi. Na końcu Chenna Shekhar Prabhu. Śpiewał też troszeczkę. Było wielu czterech perkusistów. Czterech klawiszowców, trzech różnych gitarzystów rytmicznych. Także przez nas przewinęło się wiele osób. Któregoś pięknego dnia przyjechał też na tur Krishna Gopa, który był brahmacharinem. Zapraszamy go tutaj też. Krishna Gopa jest z Francji, ale ponieważ na turze, polskim turze spotkał jego przyszłą żonę, czy obecną żonę, Taralekshi, on nauczył ją mówić po francusku, ale nauczył się również słuchać po polsku i rozumie, tak? Tak, rozumiem po polsku. Dużo rozumiesz? Nie wiem.
70%? Okej. Też po jakimś czasie przyłączył się do nas Michał. W tym samym roku, tak? Zapraszamy Michała. Więc, co chcielibyśmy dzisiaj zrobić? Chcielibyśmy powspominać troszeczkę zespół, chcielibyśmy przytoczyć tekst kilku piosenek i uhonorować to wspaniałe towarzystwo, które mogliśmy kiedyś mieć, które cały czas jest w naszych sercach. Więc zagramy dla Was kilka piosenek, powiem o kilku tekstach i jak również chcielibyśmy z Wami porozmawiać i chcielibyśmy posłuchać Waszych realizacji, Waszych wspomnień. Co my na to? Zaczynamy? Okej. Ja też pomyślałem, że dzisiaj jest ostatni dzień roku, więc fajnie by było zrobić coś takiego może nie standardowego. Ja wiem, że co sobotę, przepraszam, co niedzielę jesteście tutaj, słuchacie filozofii świadomości Kryszny. Więc filozofia poprzez muzykę jest bardzo, bardzo niezwykła. Muzyka jest czymś takim magicznym, co bardzo trafia do serc ludzi. Bardzo łatwo jest dotknąć czyjś serc właśnie poprzez muzykę. Na przykład w Shri Sampradayi jest to obowiązkowe, że oprócz głównych pism, które oni studiują, mają obowiązek studiowania pieśni Alwarów. Również jeżeli popatrzymy na naszą historię, na Gaudiya Vaishnava historię, mamy niezwykłe osoby, takie jak Narottam Thakur, Bhaktivinoda Thakur, i oni przedstawiają najbardziej wzniosłą filozofię w taki najbardziej prosty sposób, który po prostu trafia prosto do serca. Więc Shri Prahlad, kiedy pisał piosenki, wzorował się m.in. na właśnie Narottam Thakurze, na Bhaktivinodzie Thakurze i starał się w tych piosenkach przedstawić rzeczywistość czy ten świat właśnie z punktu widzenia ciała. Więc pisał o tym, jak nasza Matka Ziemia jest zniszczona, jak jest zanieczyszczana. Pisał o konsekwencjach okrucieństwa, zabijania zwierząt. Pisał piosenki o miłości między Krishną i Śrimati Radharani. O tym, że pieniądze nie są w stanie kupić miłości. Także w tej twórczości jest wiele, wiele pięknych utworów. Mam tutaj w kieszeni taką ściągawkę. Byłem przed chwileczką w pokoju Vishwarupy. Vishwarupa Prabhu codziennie jedli swoje bóstwa. Jest tutaj pewna modlitwa, którą intonuje codziennie. To jest standardowa modlitwa, którą wielu pujarich na całym świecie intonuje jako przygotowanie do jedzenia bóstw. Ta pioseneczka jest po angielsku, dlatego pozwólcie, że przeczytam tłumaczenie tej pieśni, tak abyśmy widzieli, co w niej jest. Vrindavan Dham jest siedzibą zawsze zwiększającej się radości. Na tej transcendentalnej ziemi rosną kwiaty i owoce wszelkich pól żywotnych, a różnorodne ptaki wypełniają ją swoim słodkim śpiewem. Chłodne popływy wiatru, a także wodę Jamuny jeszcze bardziej uszlachetniają atmosferę, a ze wszystkich stron słychać brzęczenie pszczół. Vrindavan jest ozdobiona spełniającymi pragnienia drzewami, obejmowana przez wielką różnorodność kwitnącej roślinności, a jej boskie piękno jest udekorowane pyłkiem czerwonych, niebieskich i białych lotosów. Ziemia zrobiona z klejnotów świecących blaskiem 10 milionów słońc, które weszły jednocześnie na niebie. Na tej ziemi znajduje się ogród z drzewami i pragnień, zawsze rozdającymi boską miłość, a w tym ogrodzie mieści się świątynia pokryta klejnotami z kopułą rubinów. Cała pokryta różnorodnymi szlachetnymi kamieniami, świątynia jaśniejąca świeci o każdej porze roku. Jest ona upiększona jaskrawymi baldachimami, pobłyskującymi różnorodnymi klejnotami, materiałami pokrytymi rubinami, jak również bramami i arkadami wysadzanymi klejnotami. Świątynia ta, w świeci blaskiem milionów słońc, jest wiecznie wolna od sześciu fali materialnych nieszczęść. Wewnątrz znajduje się wielki, złoty, wysadzany klejnotami tron.
W ten sposób powinno się medytować o Vrindavan Dham, boskiej siedzibie Najwyższego Pana. Migraliśmy ze sobą przez 15 lat, więc dzisiaj jest pierwszy dzień po 15 latach, więc wybaczcie nam wszelkie niedoskonałości, ale one są nieważne, dlatego że jesteśmy tutaj, żeby spędzić ten czas z Wami. I tutaj Michał sobie robię, żeby również zatańczyć. Ok?
Tak, trzeba, to wam dziękujemy. Kolejna piosenka, będzie to Mahamantra. Z drugiej płyty i mamy nadzieję, że będziecie śpiewać razem z nami. Ok? Jaki tytuł? The Horn of the Lotus. Możecie zobaczyć, że każdy kwiat ma jakieś pręciki takie na samym środku. Jak na przykład popatrzymy na maki. Więc ta piosenka ma tytuł właśnie Kręciki z kwiatu lotosu. Odnosi się to do tego roku wydarzeń. Thank you.
żeby sąsiedzi was usłyszeli na końcu ulicy. Smutna piosenka. Chciałem przeczytać wam tłumaczenie. Ona jest po angielsku i ma tytuł Reinkarnacja. Jeżeli ktoś kiedyś z was będzie w takiej sytuacji, że zostaniecie poproszeni o danie wykładu, nie będziecie mieli czasu się przygotować, polecam, żebyście wzięli po prostu tekst tej piosenki, a położyli przed sobą i możecie przeczytać te wszystkie punkty, troszeczkę dodać od siebie i macie idealny wykład. Ta piosenka jakby w piękny sposób pokazuje esencję świadomości Kryszny. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, mój umysł i moje ciało były takie małe. Z upływającym czasem zmieniły się one kompletnie, ale ja wciąż na pewno jestem tą samą osobą. Jestem ucieleśnioną duszą, która jest w podróży. Od dzieciństwa, przez młodość, aż do starości. I wiem, że pewnego dnia będę musiał zostawić to ciało, tak jak aktor, który opuszcza scenę. Nigdy nie było takiego czasu, w którym byśmy nie istnieli, jak również będziemy istnieć zawsze. Ci, którzy są mądrzy, nie próbują się opierać, wiedząc, że koniec przynosi kolejną reinkarnację. Reinkarnacja. Po śmierci jest coś więcej. Reinkarnacja. Byliśmy tu już wcześniej. Reinkarnacja w tym cyklu narodzin i śmierci. Reinkarnacja. Zbieramy to, co zasialiśmy. Każdy, kto się rodzi, jest to pewne, że umrze. I po śmierci będzie musiał umrzeć ponownie. Możemy uciec z tego cyklu, jeżeli będziemy płakać, a za łaską Pana przez intonowanie Jego świętych imion.
Ci, którzy pamiętają, nasze pragnienia w momencie odejścia determinują następne ciało, które dostaniemy. Ci, którzy pamiętają Boga podczas swojego ostatniego oddechu, powracają do Niego w świecie duchowym, gdzie każde słowo jest pieśnią, gdzie każdy krok jest tańcem, gdzie wszystko jest wieczne, pełne szczęścia i blasku. Byliśmy z dala przez tak długo, już czas wrócić do domu. Wyzwól swoją duszę i osiągnij wolność od reinkarnacji. Wtedy nie będzie więcej narodzin śmierci. Od reinkarnacji jest czas, żeby zamknąć te drzwi. Od reinkarnacji ucieknijmy z tego cyklu. Nasza przyszłość w naszych rękach, spróbuj to zrozumieć. Bardzo poważny tekst. I'm so small. With the massive of time.
chwilę czasopisa, mieliśmy też różne, różne pomysły i chcieliśmy eksperymentować. Więc skoro kilku z nas, członków zespołu nam było z Polski, pomyśleliśmy też, żeby zrobić jakąś piosenkę po polsku. Pamiętam, że któregoś dnia spotkaliśmy się z Murim w Brodnicy, to było przed początkiem wysunięcia kuru, i pomyśleliśmy, zróbmy jakąś polską piosenkę. Widzieliśmy śpiewnik, Myślana, znaleźliśmy jedną z pieśni, Bardzo Wielona Takura, i pomyśleliśmy, że zrobimy z nią piosenkę po polsku. I tak powstało Kiedy o Kiedy. Kiedy o Kiedy to jest taka piosenka, która wyraża tęsknotę wielbiciela. Kiedyś trochę prawo powiedział mi, że wielbiciel ma zmieszane uczucia. Z jednej strony każdy wielbiciel jest szczęśliwy, że mógł trafić do takiego wspaniałego towarzystwa, że wielbiciel może służyć Krysznie, Śla Prabhupadzie, ale z drugiej strony jest taki niesmak, dlatego że możemy widzieć swoje własne anarcha, możemy widzieć swoje złe cechy i jakby jest taki dysonans, że z jednej strony jesteśmy bardzo wdzięczni, ale z drugiej strony widzimy, że nie mamy kwalifikacji. Życie weryfikuje różne sytuacje, pokazują, że nasze serca mają sobie troszeczkę brudy, mają trochę anart. Na początku, kiedy przychodzimy do świadomości Kryszny, każdy z nas ma syndrom czystego wielbiciela. Myślimy, że będziemy w stanie żyć według tych pięknych zasad. Myślimy, że mamy piękne serce, mamy piękne intencje, ale później życie to weryfikuje i mamy troszeczkę czasu w życiu, aby popracować nad swoim sercem. Jest to piosenka Kiedy o Kiedy, jest to tęsknota Bhakti Vinoda Thakura, a kiedy przyjdzie taki dzień, że moje serce naprawdę będzie czyste pod wpływem tego procesu. Czasami widzimy, że to mijamy przez tak wiele lat, ale możemy nie widzieć jakiejś różnicy w naszym życiu. Oczywiście ta różnica jest i ona jest ogromna, dlatego że kiedy siadacie do samolotu i lecicie gdzieś, patrzycie przez okno i widzicie cały czas chmury, ale kiedy wysiadacie, jesteście w kompletnie innym miejscu. Więc ten proces naprawdę działa i zmienia nasze serca. Tak czy inaczej, ta piosenka wyraża tęsknotę i pragnienie za tym, kiedy przyjdzie ten dzień, że w moim sercu nie będzie więcej zazdrości, zawiści, nie będzie złości. I zmiana tego, kiedy moje serce, kiedy nasze serca wypełnią się miłością do Kryszny i do innych. Okej, kiedy o kiedy? Kiedy, moje serce zmieni się. Kiedy, o kiedy.
chcieliśmy bardzo podziękować Warace Bramu, który gościnnie zgodził się uświetnić naszą prezentację i jak możecie usłyszeć, jest niezwykły muzyk, bez żadnych prób, bez przygotowania i siatu i razem. Czy ktoś podobnie więcej mahmaty? Krishna, 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 Hare.
Krishna, chyba ci dam. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, sercem. Hare Hare, jeszcze raz. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare drodzy, niestety w tym materialnym świecie, w którym jesteśmy, wszystko jest ograniczone przez czas. Więc zawsze przychodzi moment na zakończenie. I wygramy teraz dla Was ostatnią piosenkę dzisiaj. Na do widzenia. Ale Shibrata zawsze po koncertach w Ninja Peace mówił, że jest jedna rzecz pomyślna, czy dobra rzecz, która wynika z tego, kiedy mówimy do widzenia. To jest to, że zobaczymy się kiedyś znowu. Będziemy się mogli spotkać znowu. Więc ostatnia piosenka ma na imię tytuł Holy Name, czyli Święte Imię. Śla Prabhupada, kiedy podpisywał swoje listy, praktycznie zawsze pisał zawsze dobrze ci życzący Ejsi Bhaktivedanta Swami Śla Prabhupada. Więc zawsze dobrze ci życzący, jest to tak naprawdę jeden z czterech przyjaciół, jakiego możemy mieć. I takim przyjacielem jest Krishna. Krishna mówi Bhagavad Gita, że on przybywa w sercu każdej żywej istoty i jest tak naprawdę przyjacielem dla każdego. Więc tak naprawdę, jeżeli możemy mieć chociaż jednego albo kilku przyjaciół w tym życiu, to jest to ogromny sukces. Przyjaciel to jest osoba, która nas wysłucha, która jest z nami na dobre, na złe. I takim przyjacielem jest Krishna. Więc Krishna przyszedł tutaj razem z nami, jest w naszym sercu, zawsze dobrze nam życzy, zawsze oddajemy się naszym pragnieniom. I ten Krishna w formie świętego imienia to może być właśnie ten przyjaciel, który będzie z nami w momencie, kiedy będziemy robić nasz ostatni oddech. Dlatego bardzo warto zainwestować w tą relację i rozwinąć związek ze świętym imieniem, z mantrą Hare Krishna. Dlatego, że nie wiemy, w jakiej będziemy sytuacji, czy się godem Gai Kijai. Ale Krishna zawsze może być z nami właśnie poprzez swoje imię. Więc ta piosenka jest bardzo, bardzo pięknym wyrażeniem serca Śri Prahlada i mówi właśnie o towarzystwie świętego imienia. Ja przeczytam wam tłumaczenie na polski. Święte imię. Nie jestem w stanie widzieć,
w tym ciemnym świecie. Jestem oślepiony przez cierpienia. Święty imię, proszę bądź dla mnie łaskawy. Objaw siebie i uwolnij mnie. Będąc w towarzystwie pijaków, zostajesz pijakiem. Będąc w towarzystwie filozofów, zostajesz filozofem. Będąc w towarzystwie nauczających, stajesz się nauczającym. Ale będąc z Tobą, stajesz się szczęśliwy. Święci imię Twoje. Święte imię i Ty nie jesteście różni. Święte imię, jaśniejesz jak 10 milionów jasnych wschodów słońc. Święte imię, ja zamarzam, proszę, wypełnij mnie światłem swojego ciepła i swoją miłością. Przebywając w towarzystwie tych, którzy mają pieniądze, stajesz się bogaty. Przepraszam, przebywając w towarzystwie pieniędzy, stajesz się bogaty. Przebywając w towarzystwie świętych, stajesz się świętym. Przebywając z wariatami, stajesz się wariatem. Ale będąc z Tobą, stajesz się szczęśliwy. Więc święci imię Twoje. Twoje imię i Ty nie jesteście różne. Hare Krishna. Bardzo piękna medytacja o świętym imieniu. Because
Czy macie jakieś pytania, realizacje? Chcielibyśmy też posłuchać od Was. Zapraszamy do dyskusji, do refleksji. Proszę sam Lando. Ty chyba byłeś na każdym koncercie Bridge of Peace, który był na Turze, co? Ale żadnego nie widziałem. Zazwyczaj graliście o tej porze, kiedy myśmy zaczynali składać sprzęt kuchenny. Więc myśmy tylko słyszeli i wiedzieliśmy, że jak Wy zaczynacie grać, to niebawem już będzie koniec festiwalu i trzeba będzie zjeżdżać do bazy. Ale wszystkie dźwięki są gdzieś tam w głowie, nie? A jak to się zaczęło? Zaczęło się od Celibat Lovers, a tak naprawdę to się chyba zaczęło od 92 roku, kiedy na turze pojawił się kilku muzyków, Colin Ragavardhan, nie wiem czy pamiętacie, czy znacie Ragavardhana, Prahlad, Tribu Vanesh, który obecnie tam sali przybywa. I chyba wtedy padł taki pomysł, żeby dodać coś nowego. Po festiwale to generalnie to było taniec, bhajan, kirtan i prasada. A brakowało czegoś fajnego, czego co by podniosło publiczność trochę z siedzenia i żeby ludzie zaczęli tańczyć. I chyba w sumie pierwszy koncert Celibat Lovers, znaczy powstał Celibat Lovers, zespół, który no też niektórzy pamiętają, składający się z Brahmacharyną tylko. Pierwszy koncert był się w Sopocie, no, chyba na dużej scenie, jeśli dobrze pamiętam. Nie tam jeszcze też świętej pamięci Bajwa Swata chyba zagrał ten koncert. Parę innych osób. I wtedy właśnie to był pierwszy chyba polski zespół taki rockowy, w którym zespół grał muzykę rock, reggae, jazz. I powstał właśnie, był koncert na Sopocie, który odniósł, wtedy chyba ktoś to nagrał i rozpowszechnił kasety w całej Polsce. I wszędzie, w każdej świątyni chyba było można kupić kasetę Celibat Lovers z tego koncertu. No wtedy Celibat Lovers zaczął grać na festiwalach, chyba też na jakichś imprezach ubocznych. No i po jakimś czasie, no to był taki spory zbieg okoliczności. Już nie sięgam pamięcią, ale w pewnym momencie Colin, który był liderem zespołu Celibat Lovers, no musiał przestać grać, bo niestety został ciężko ranny podczas pobytu w Sarajewie na Harinamie. I wtedy, w tym chyba samym roku, jeśli dobrze pamiętam, jak żeśmy sobie przypominali, to do zespołu dołączył Bhakti Priya, który pewnie też jest wielu wam tutaj znany. No i powstał pomysł, żeby zacząć grać piosenki z tekstem. Czyli nie tylko mantrę, ale żeby też zagrać po prostu jakiś tekst. Jako że Prahlad jest głównie anglojęzyczny, co prawda zna parę słów po polsku, ale jego główny język to jest język angielski, więc pisał piosenki po angielsku, śpiewał po angielsku. No i to chyba chwyciło. Dużo ludzi zaczęło, jak zaczęliśmy grać reggae na koncertach, to dużo ludzi zaczęło podrygiwać i jak to się żeśmy zawsze, znaczy śmiali w sensie pozytywnym, że na koncertach tańczyły dzieci, to widzę niektóre twarze, które były takie jeszcze na koncertach. I też i starsze panie, więc to było bardzo takie radosne. Dla nas no to było super, nie? Że na, w sumie na koncertach na koncertach nasza publiczność była dosyć szeroka, czyli to były dzieci, dorosłe osoby, młodzież, kończywszy na starszych osobach. Nie? Więc dawało to dużo motywacji i radość w sumie z grania, bo na scenie można stać i robić różne rzeczy, ale w momencie, kiedy publiczność ocenia się i widzimy, jak oni grają, znaczy tańczą i śpiewają mahamantrę, czy śpiewają teksty piosenek, bo często było tak, że za nami podążały takie grupy fanów i oni znali teksty piosenek, czyli śpiewali piosenki razem z Prahladem. Więc to było dosyć fajne. No a zaczęło właśnie się tylko taka tranzycja Celibat Lovers, mały wypadek, znaczy duży w sumie wypadek. Pojawienie się Bhakti Priya, który jest znany z tego, że jest Rasta, takim baktą, który ma przeszłość rastamańską, czyli grał w zespole reggowym wcześniej. No i chyba tak to się zaczęło właśnie. Czyli co, reggae to był jego pomysł, tak? To znaczy reggae to był między innymi jego pomysł. Ja generalnie stawałem opór, bo ja nie lubiłem reggae, bo zaczynaliśmy grać.
graliśmy, znaczy w sumie, znaczy inaczej. Mój tak zwany background to jest rock, rockowa muzyka. W momencie, kiedy zacząłem grać z Celi Pat Lovers, to był taki nacisk w sumie na jazz, bo Colin, który, Bacta Colin z Liverpoolu, to on lubi właśnie jazzową muzykę i funk też przede wszystkim. Tam dużo było funka, jazzu, przenośne akordy i tak dalej. Ja lubiłem prosto i ostro, nie? Z tym za bardzo pasowało. I kiedy Bacta się pojawił, to Prachlad to podchwycił i stwierdził, w sumie możemy grać reggae, bo to jest taka uniwersalna muzyka, która przemawia do wszystkich. Że to nie tylko jest jakaś tam określona grupa, tylko wszyscy lubią melodię, dobry beat, nie? Dobrą muzykę. I prawda to podchwycił. Ja w sumie, jak to powiedzieć, przekonwentrowałem. Tak, że przerobili mnie na Rasta Bakte. No i Tribuvanesh też w sumie on zawsze stanął boczą, bo on mógł zagrać wszystko. Jak widział, że publiczność się odzajemnia, to on nie wiem, pewno na niektórych wideo można zobaczyć, jak Trybi po prostu lewituje nad klawiszem i śpiewa go głośno. Tak to się zaczęło, taka przygoda. A jako ciekawostkę, ja wychowałem się na muzyce metalowej i na hardkorze. A rzeźbiłem na tej gitarze i tutaj nagle pojawia się możliwość, żeby grać w zespole Village of Peace. Czuk. Wiecie co? Takie czuk jest milion razy lepsze, jeżeli grasz na Kryszy, niż grać w jakimkolwiek innym zespole. Gopal, jak ty trafiłeś do zespołu? Powiedz parę słów. You can speak English and I'll translate. How did you? I came to the band. I came in Poland in 2000, mid 2000, 2001. Przyjechałem do Polski w roku 2000. Przyjechałem, żeby zobaczyć Miradumny Maharadża. Because he's very dear to me, because I was in Gurukul in New Mayapur, he was always there and I wanted to see him again. Ponieważ kiedy byłem mały, byłem w Gurukuli w New Mayapur i on tam był, dlatego chciałem przyjechać i go zobaczyć, spotkać się. And so I just came to the tour because he was here in Poland for 6 months, even more, you know? 8 months because it was the spring tour, before it was the spring tour, the summer tour and the autumn tour was almost all year. To było niezwykłe, ponieważ Maharaj spędzał tutaj przynajmniej pół roku, 6 miesięcy, a wcześniej nie było letniego tu, tylko był tu wiosenny, letni i jesienny. So I just came and I just see this band, you know, it was Village of Peace and I was, wow, such a nice band, I would like, I don't know, I was so ecstasy, you know, because I could see all the crowd was dancing, was so much bliss, you know. And the Mahamantra, everybody was singing Mahamantra, and I was like, wow, it's possible to play some instrument and be was Hare Krishna, you know, I don't know, preach with like reggae music. Więc widziałem, że ludzie tańczą i są w ekstazie, że śpiewają Hare Krishna i to było naprawdę wielkie wow dla mnie, że można grać muzykę, można używać instrumentów jednocześnie być wielbicielem Krishna. No, so the year passed and I went back to maybe France, I think. I went back to France and I got a call one day. It was Molly. He called me, you know, we would like you to play in the band, you know, because we need a bass player. No, wow, I was like, no! So I just came immediately, you know, for the same year, it was 2001. No, actually, it was 2002. 2002? 2002. Yeah, it was 2001 and 2002. Później w 2002 Kuli zadzwonił do mnie i powiedział, czy możesz przyjechać i grać z nami, bo szukamy basisty. On powiedział, wow, super. For me it was really like a dream come true, not to be able to play some instrument, to play some music in like with devotees, not to play with Karan or with Karmi or to play outside, you know, to be able to preach with this, you know, to play music and to inspired people. For me, it was like a dream. And thank you, Molly, to have all that. Tam mi było to spełnienie marzeń. Tam mi było to spełnienie marzeń, że mogę przyjechać i mogę grać w zespole muzykę z
nie wielbicielami, ale w towarzystwie wielbicieli, że to może być piękne, piękne nauczanie. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Michał, powiedz też parę słów o sobie, jak trafiłeś do zespołu. Proszę, tak mówię, Słuchajcie, no, moja historia jest bardzo podobna. To jest przykład tego, jak Krishna spełnia te głęboko ukryte pragnienia. Ja mieszkałem w Australii rok 1999. Wiedziałem, że funkcjonuje coś takiego jak tour, ale wtedy dopiero zespół zaczął grać. Pamiętam w świątyni w Sydney jeden bhakta wrócił po turze. Dowiedział się, że jestem z Polski. Powiedział, koniecznie musisz coś zobaczyć. I pokazał mi wtedy nagrania. Nagrania wideo, na których był między innymi występ Village of Peace. No, tak mnie to oczarowało, że powiedziałem, no, nie mam nad czym się zastanawiać, trzeba wracać do Polski i przyłączyć się do turu. W najskrytszych marzeniach nie przypuszczałem, nie mogłem się domyślić, że Krishna chce spełnić moje pragnienie, żebym dołączył do zespołu. A historia była taka, że Andrzej Karananda, który grał wtedy na bębnach, został zaangażowany do pracy gdzieś w jakimś teatrze, prawda? No i była umowa taka z chłopakami, oni się dowiedzieli, że ja gdzieś tam sobie pukałem wcześniej, też takie mam korzenie mocniejsze, hardkorowe. A raczej byłem fanem Sheltera niż byłam, ale ja. No ale no, wyszło tak, że chłopaki mówią, słuchaj, no, jest ten Woodstock, mamy ten zespół, to chcielibyśmy chociaż na ten Woodstock zagrać, jak Dan Tarnanda wróci, zagra. To przynajmniej ten rytm jakiś tam wystukuje, żebyśmy mogli sobie ćwiczyć. Gombel przyjechał. No dobra, no, spróbuję. No i tak wyszło, że Antaranada nie przyjechał, ja zagrałem od stopu. Grałem przez parę następnych lat. Taka jest moja historia. Czy naprawdę spełnia pragnienia? Kiedy poznałem Michała i zacząłem opowiadać o Australii, pomyślałem, o, a chciałbym tam kiedyś pojechać i spędziłem tam 13 lat przez ciebie. Okej, Jan, jakieś pytania, komentarze, refleksje? Mówiliście, jak się zaczęło, to jak się skończyło? Jak się skończyło? Skończyło się tak, że niestety Shri Prahlad Prabhu odszedł od zespołu i tak naprawdę on był sercem, dlatego że był frontmanem, był osobą, która ma ten kontakt z publicznością. Więc po jego odejściu próbowaliśmy kontynuować zespół przez ileś tam lat. Próbowaliśmy znaleźć kogoś, kto mógłby go zastąpić. Więc pojawił się bhakta z Irlandii, Mainavi. I on z nami był przez półtora sezonu. Niestety jego główną motywacją przyjazdu na to było znalezienie sobie żony, więc jak już zrealizował cel, wyjechał. No i wtedy pojawiła się osobistość o imieniu Chandrasekhar, która też z nami troszeczkę pośpiewała, ale niestety Chandrasekhar jakby zmienił nastrój zespołu i zaczął pchać zespół w kierunku rocka, pojawiły się jakieś piosenki nawet ostrzejsze i Indradumna Maharaj zobaczył, że tak naprawdę jakby brakuje tego ducha, który był kiedyś, dlatego że muzyka reggae naprawdę była dla wszystkich. I kiedy ta muzyka stała się troszeczkę ostrzejsza, bardziej popowa, rockowa, była część osób, która już jakby nie rezonowała z tą muzyką i jakby w naturalny sposób przestaliśmy grać. Był po nas jeszcze kolejny zespół, który próbował coś zrobić, nazywał się 18 Days. I też grał na turze przez możliwe, że rok. Ale też jakby z tego powodu, że kompletnie poszedł w innym kierunku niż reggae i że nie było tam już tej siły przekazu. Maharaj podjął decyzję, że kasujemy zespół i będziemy kończyć festiwal kirtanem. Jak również każdy z nas rozszedł się w różne strony świata.
I tak naprawdę ostatni raz graliśmy w roku 2008. I spotkaliśmy się tylko na chwilę, żeby zagrać kilka piosenek Ludzi w Pis na Woodstocku. A wcześniej zakończyliśmy karierę w tym roku, w 2004. Jednakże, chciałem wam powiedzieć, że słyszałem ostatnio taką bardzo piękną rzecz, że zamknęliśmy pewien rozdział w naszym życiu, ale jeżeli chodzi o wielbiciela, ponieważ służba oddania jest wieczna, nasza relacja z Kryszną jest wieczna, a tak naprawdę tych rozdziałów będzie o wiele, wiele więcej, które będą przychodzić i każdy z tych rozdziałów staje się słodszy i słodszy, więc nie lamentujemy. Czekamy na kolejne możliwości, żeby służyć Krysznie w ten sposób. A nie chcielibyście na przykład na Radhajatrze? Czy moglibyśmy zagrać na Radhajatrze? Możemy o tym pomyśleć, dlatego że Krishna Gopal mieszkał w Nowej Kaledonii. Ja też mieszkam w Polsce, jakoś teraz tak wszyscy się zbliżyliśmy. Więc jest taka możliwość. To już niedługo. Już niedługo. Za parę miesięcy. Czas pewnie szybko. Tutaj jest główny organizator. Główny pomocnik organizatora, tak? To co, kończymy? Jeszcze byś chciał usłyszeć. Czy co, chcielibyście, żebyśmy zagrali jeszcze jedną piosenkę? Okej, a czy teraz już nie, tak? Teraz to ja też. A co, zagrali jeszcze jedną piosenkę dla przyjemności wielbicieli? Okej, ale pod warunkiem, że będziecie śpiewać z nami. Yes. Tak jakby to był wasz ostatni dzień w życiu. Okay? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, razem. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna.
razem. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare czas w ten sposób, intonując imiona Kryszny i ciesząc się naszym towarzystwem. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. A teraz będzie Gaura Rati, gdzie będzie piękna uczta i wieczorem będziemy kontynuować z kirtanami. Hare Krishna. Krishna Gaura Nidai Ki Jai, Krishna Prabhupada Ki Jai. Back home, back to Godhead Ki Jai.